Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Witam Was wszystkich, to jest wysłuchanie. Ja się nazywam Artur Nowak i mam dzisiaj wielką przyjemność spotkać się w końcu, bo ciężko nam było się spotkać z Jackiem Chełubem. Przychodzimy do Was z tą książką Jacka. Książka rzeczywiście wstrząsająca, ale bardzo potrzebna. Beze mnie jesteś nikim, przemoc w polskich domach. Temat mi bardzo bliski jako adwokatowi z jednej strony, a z drugiej strony ze względu na te tematy, które poruszamy też tutaj w wysłuchaniu. Przypomnę też, że Jacek jest autorem bardzo poruszającej książki. To jest inna książka, Żeby umarło przede mną, powieści matek niepełnosprawnych dzieci. To jedna chyba z głośniejszych twoich książek, oczywiście oprócz biografii ojca Tadeusza Rydzyka, która jest książką, do której wiele osób sięgnęło. Bardzo zachęcam Was do sięgnięcia do tej książki. Książka też będzie nagrodą dla patrona. Rozrosujemy. Jacek podpisze tą książkę po naszej rozmowie, tak żebyście sobie ją opatrzyli, postawię ją tutaj. Jacku, powiem Ci, że wbiłeś mnie w fotel tą książką. Ja rzadko to mówię, dlatego że ta historia Artura i Marcina, którą ty snujesz na kartach tej opowieści, pokazując taką reprodukcję agresji, takiego zdekodowania podstawowych, pierwotnych instynktów, takiego zdehumanizowania nas jako ludzi, uświadomiło mi, że to nie tylko tak działa, że jest jakiś agresor i wokół siebie czyni spustoszenie, ale ta drabina idzie po prostu na dół. To trochę tak jak z alkoholizmem jest, że pewne postaci mamy, pewne postawy wobec swoich bliskich, ludzi, których kochamy, wdrukowane. Tak, można powiedzieć niestety, że przemoc przenosi się z pokolenia na pokolenie. Artur i Marcin, o których wspomniałeś, to są ofiary przemocy domowej. Ja właściwie staram się nie używać tego słowa. To są osoby, które w dzieciństwie doświadczały przeraźliwej przemocy ze strony swoich ojców i byli świadkami tej przemocy. To jest tak samo doświadczenie przemocy, jak bezpośrednie jakby przyjmowanie razów, wyzwisk, bycie świadkiem tego, jak ojciec maltretuje matkę. A następnie ci chłopcy, następnie nastolatkowie gdzieś zaczęli powielać te wzorce, które wynieśli z domu, bo po prostu nie znali innych modeli zachowań i rozwiązywania problemów i trudności emocjonalnych. Czyli osoby, które doświadczały przemocy w dzieciństwie, zamieniają się jakby w oprawców. Powtarzają schemat taki. Tak. Powiem Ci, że jako prawnik zastanawiałem się nad taką relatywizacją winy takich osób. Znaczy nie chcę mówić takich osób w tym sensie, że jakoś je kategoryzuję tutaj, ale jednak tak, bo zupełnie inną miarą chyba należy ocenić osobę, która funkcjonuje w takim środowisku, która jest sprawcą później przemocy domowej, a zupełnie inną osobę, która jednak dostała szansę zobaczenia normalnego życia, kochającej się rodziny, albo przynajmniej takiej, która odnosi się do siebie z szacunkiem, w której jest jakaś rozmowa. Bo myślę sobie, że wymiar tej złej woli jest tutaj zupełnie jednak inny. I tak wiem, że nie chcę Cię wyciągać na ten temat, żeby o tym rozmawiać, ale myślę, że może warto się właśnie tym poszczególnym przypadkom przypatrzeć. Ta książka jest bardzo wartościowa też o tyle dla mnie, że Ty pokazujesz z drugiej strony, jak działa w tym wszystkim państwo. Pokazujesz przykład wolontariuszy tutaj też z Warszawy. Udaje Ci się podsłuchać i być takim obserwatorem uczestniczącym w codziennej pracy osób, które siedzą za telefonami. Tych i takich niemocy, kiedy oni słyszą pewną prośbę o pomoc, ale później wycofują się, boją się. Jesteśmy aż tak zastraszeni przez tych oprawców, którzy żyją wokół nas.
bo pokazujesz ich też ładną taką twarz, bo dla sąsiadów to są uprzejmi sąsiedzi i wspaniali ludzie, a w domu swoim bliskim gotują gehennę. Tak, rzeczywiście uwolnienie się z takiego przemocowego związku jest niezwykle trudne i jakby ja sobie sporo trudu pisząc tą książkę zadałem w tym, żeby wyjaśnić, na czym polega ten mechanizm, dlaczego jest tak, że maltretowana przez męża, partnera, kobieta ucieka od niego, nie wiem, do matki, do rodziców, do schroniska dla ofiar przemocy domowej, a następnie wraca. Mhm. I to dla nas, którzy jakby patrząc na to z zewnątrz, nie znamy mechanizmów, jakimi się rządzą te toksyczne relacje, może się wydawać po prostu jakimś czymś dziwacznym, absurdalnym. Tymczasem, jak mówi jedna z moich rozmówczyń, w takiej relacji przemocowej obowiązują inne prawa grawitacji. To znaczy, to nie tylko tak, że kobieta nie ucieka od swojego kata, dlatego że on ją zastrasza, że on zastrasza, że się go boi. Chociaż bardzo często tak jest i przeważnie to jest jednym z elementów tej całej układanki bardzo skomplikowanej. Ale to jest też tak, co może nam się wydawać niewiarygodne, że osoba doznająca przemocy ma poczucie winy. Sprawca w ten sposób jakby wywiera na nią wpływ psychiczny, że ona zaczyna wierzyć, że a ja cię biję dlatego, że ty jesteś taka beznadziejna. Opisujesz takie przykłady. Tak, tak. Piję, bo nie jestem w stanie z tobą wytrzymać. No jak mam cię nie bić, jak ty jesteś taka głupia, jak ty nie potrafisz, nie wiem, gospodarować domem, jak ty źle papier w toalecie wieszasz. To jeden z takich absurdalnych przykładów. Ale to jest też tak, że maltretowana kobieta często boi się uciec dlatego, że nie ma dokąd, że sprawca, i to jest bardzo charakterystyczne dla takich relacji przemocowych, izoluje osobę, którą krzywdzi, od otoczenia, sprawiając z jednej strony, że ona nie może znaleźć nikim z zewnątrz wsparcia, bo kontroluje połączenia telefoniczne albo wręcz zabiera telefon, uniemożliwia posługiwanie się komputerem czy na portalach społecznościowych, kontroluje SMS-y i tak dalej. To jest takie nieustanne sprawowanie kontroli. A z drugiej strony ta izolacja, o której wspomniałem, która właśnie sprawia to, że osoba, która traci relacje ze swoimi najbliższymi, nawet z rodzicami, z rodzeństwem, ze znajomymi z pracy, bo mąż czy sprawca tego zabrania, w pewnym momencie ta osoba krzywdzona sama zaczyna działać tak, jakby chciał tego oprawca, bo wie, że ja tutaj siedzę z kolegą z pracy przy herbacie, a być może mój mąż pomyśli, że ja go zdradzam, bo tak za każdym razem było. Tak. Bo mi mówił, że wyglądam jak dziwka, że prowokuję, że jestem niewierna i za to mnie będzie krzywdził. Więc tych przyczyn jest naprawdę mnóstwo. I uwarunkowań takich skomplikowanych, które na co dzień w ogóle nie bierzemy pod uwagę i też tego nie zauważamy. Bo z jednej strony mówiliśmy przed chwilą o tym, że no właśnie, jest dziedzictwo przemocy, ale też z drugiej strony jest dziedzictwo bycia przemocy. I ty też to pokazujesz, że osoby, które wychowały się w rodzinie, w której była taka karność, taka kontrola, one znają już tylko taki paradygmat po prostu funkcjonowania w świecie, który daje im, może nawet nie tyle co bezpieczeństwo, to co pewną swojskość, że jestem ktoś, kto po prostu mi mówi, co ja zrobię źle, co ja robię dobrze, ja muszę stać poniekąd na straży jego pochwał, prawda?
Tak, znaczy jest takie bardzo niesprawiedliwe czasami stosowane sformułowanie, że to są osoby uzależnione od przemocy. To nieprawda. One doskonale sobie zdają sprawę, że są krzywdzone, że są bite, że to jest zły związek. Ale to jest tak, że jeśli, o czym mówiła jedna z bohaterek mojej książki, Katarzyna, która wychowała się w domu, gdzie ojciec ją bił, wykorzystywał do niewolniczej, historia, tak, niewolniczej pracy i wmawiał jej, że będzie się bardzo dziwił, jeżeli mąż na dzień dobry nie będzie walił ją w pysk, bo jest taka głupia. I ta kobieta, wchodząc w dorosłe życie z totalnie zdemolowanym poczuciem własnej wartości, z przekonaniem, że ona nie zasługuje na miłość, bo jakby nie okazywali jej rodzice i udowadniali na każdym kroku, no, że powiedzieli tak jest. Mu, zapowiedzieli tak. Już to, tak. W momencie, kiedy ona spotyka mężczyznę jakiegokolwiek, uważa, że chwyciła Pana Boga za nogi, jest mu wdzięczna, że on w ogóle zechciał na nią zwrócić uwagę. A przy tym w przemocowym związku jest tak, że to nie jest tak, że sprawca cały czas jest tym potworem, że on non-stop bije. Tam to jest cykl, który również opisuje, to opisała Leonore Walker w latach 70. XX wieku, amerykańska psycholożka, która pracowała z kobietami doświadczającymi przemocy. I ona zaobserwowała, że jest taki, że we wszystkich w tych związkach zachodzą następujące po sobie jakby wydarzenia. I to jest jakby faza narastającego napięcia, kiedy ten sprawca zaczyna być coraz bardziej nerwowy, wybuchowy, wyzywa, łatwo wypada z równowagi. Później jest faza ostrej przemocy, ale po tym wszystkim następuje faza miodowego miesiąca. I to jest to wygląda w ten sposób, że sprawca często płacze, rozpacza, prosi o wybaczenie, obsypuje kwiatami, tak, też obiecuje, że mówi, że nie był sobą, że to przez alkohol, albo... No, pisze poruszające SMS-y też. Tak, takie. Po prostu obiecuje niestworzone rzeczy, zbuduje dom na wczasy, może będziemy mieli dziecko, ja się zmienię. No i w tym jakby kobieta, która jest poddawana takiemu jakby praniu mózgu, bo to jest coś jakby, jak taka przemocowa relacja, to wygląda bardzo podobnie jak sekta. Ona zaczyna rzeczywiście wierzyć w to, że może być tak jak dawniej, tak jak na początku. Że receptą związku. Właśnie będzie dziecko, a później się okazuje, że ona jest jeszcze bardziej do tego człowieka Albo że zaczyna wierzyć, że rzeczywiście on się zmieni, bo sprawca jest mistrzem świata w składaniu obietnic. To są ludzie, którzy potrafią niesamowicie zbałamucić i przekonać przy pomocy, nie wiem, płaczu, błagania, klękania na kolana, obsypywania prezentami, deklaracji nie wiadomo jakich, że się zmienią, że będą już dobrze, że nie zasługują na taką wspaniałą kobietę. No i niestety często bywa tak, że właśnie ta maltretowana kobieta wraca w tej fazie miodowego miesiąca, po czym oczywiście ten cykl zaczyna się powielać i po jakimś czasie wraca. Pomyślałem sobie też jeszcze, bo często to obserwujemy pewnie wśród naszych znajomych, czy gdzieś znamy z jakiejś historii, właśnie jak to się dzieje, że takie osoby poniekąd siebie szukają właśnie. Jest osoba, która szuka kogoś, to przejmie nad nią kontrolę, a z drugiej strony jest człowiek, który po prostu chce koniecznie po prostu oceniać, być takim arbitrem tej drugiej osoby i dochodzi do jakiejś takiej przedziwnej koegzystencji, no, którą można nawet nazwać poniekąd, no jednak chyba tak, dopasowaniem właśnie, mówię. Wiesz co, ja bym tego tak nie nazwał, bo tutaj trochę jakby to jest takie ryzykowne sformułowanie i trochę jakby... Ja mówię pokrętnie oczywiście, takie, ja mówię takie, pokrętnie takie, oczywiście, tak bo bardzo. Bo to jest tak, że za przemoc domową zawsze odpowiada ten, kto
to jest sprawcą. Nie, no jasne, ja nie chcę tego uzasadniać, tylko mówię o tych mechanizmach właśnie tego dziedzictwa, o którym mówiliśmy. To prawda, to mówi o tym zresztą Marcin, który, który wyrósł właśnie w przemocowym domu, który mówił o tym, że pamięta dantejskie sceny w kuchnia zalana krwią. Wiesz, co mnie najbardziej przeraziło? I on mówił, przepraszam, że on wybierał sobie takie uległe partnerki właśnie po to, żeby je kontrolować, żeby mieć pod butem, sam tak użył takiego sformułowania. Upokarzać. Po to, żeby tak, że w tym momencie z jednej strony jego potrzeba dominacji mogła się zrealizować i kontroli, a z drugiej strony sprawcy przemocy domowej to są bardzo często osoby o obniżonym poczuciu własnej wartości. Tak. I jakby używając tej przemocy, kontrolując, izolując od otoczenia, od innych mężczyzn na przykład, jakby sprawiają, czy starają się odizolować od lepszego świata, od, żeby osoby krzywdzone nie zobaczyły, że ktoś może być lepszy od nich. No tak, to zawsze taka zazdrość chorobliwa jest związana z niskim poczuciem wartości. Ta izolacja jest takim sposobem. Wiesz, co mnie najbardziej przeraziło w twojej książce? Historia oczywiście Artura, Marcina, kobiet. One są bardzo poruszające, ale przeraziła mnie przede wszystkim statystyka, że my nie rozmawiamy tutaj o jakimś problemie, jakiegoś takiego marginesu, tylko to, że przemoc psychiczna to jest 24% osób, które jej doświadczyły. 11% to jest przemoc fizyczna, ekonomiczna 5%, seksualna 2%. To są po prostu olbrzymie liczby, tak? My z tym żyjemy. Jak to jest? To jest takie maskowane, że my tego nie zauważamy? Wiesz co, najbardziej mnie przeraziło w tym wszystkim to, fakt, że osoby, które są poddawane przemocy psychicznej, bardzo często nie zdają sobie z tego w ogóle sprawy. Te metody stosowane przez sprawców są tak subtelne, albo osoby, które doświadczają krzywdy, im się wydaje, że sprawca, tak jak wspomniałem, jest mistrzem też w manipulacjach, w racjonalizacji i bardzo często mówi, że to ci się tylko wydaje, ja nigdy czegoś takiego nie powiedziałem. Jesteś przewrażliwiona, wyjmij ten kij z dupy, bo ja żartowałem tylko, a kobieta czuje się upokorzona. Jedna z bohaterek mojej książki mówi, że jej mąż przez wiele lat urządzał jej takie sesje terapeutyczne jakby, kiedy potrafił przez 10 godzin opowiadać, jaka jest beznadziejna, brzydka, głupia i potrafił ją zawlec przed lustro i mówić, przyjrzyj się, jaka ty jesteś brzydka. Ta osoba uwolniła się od tej relacji. Jest już jakiś czas po tym, ale jakby to wszystko, co tam się działo, to zostaje jakby w środku. Te konsekwencje, z tymi konsekwencjami osoby doświadczające przemocy mierzą się bardzo długo. Niektórzy mówią wręcz o tym, że w niektórych wypadkach to może być ten czas wychodzenia z tej traumy, dochodzenia do siebie, stanięcia na nogi psychologicznie, emocjonalnie, jest proporcjonalny do tego, jak długo trwała ta chora, przemocowa relacja. Readaptacja do takich normalnych relacji, normalnego życia. Ale też sobie pomyślałem, jakie to jest świadectwo dla naszego społeczeństwa, no bo jeżeli co czwarta osoba doświadcza przemocy psychicznej, ona jest bardzo raniąca, no bo, znaczy ja nie chcę tego bagatelizować, ale siniak się zagoi, tak, jakieś tam złamanie wyleczy, absolutnie tego nie bagatelizuje, a często taka przemoc, która odnosi się do twojej fizjonomii, że ty byle jak wyglądasz, po prostu ruszasz się jakoś tak. Jesteś beznadziejny, beznadziejna, głupia, do niczego się nie nadajesz, nic nie potrafisz zrobić, wstydzę się ciebie, nie kocham cię.
To, no więc właśnie, i myślę sobie, jeżeli 25% społeczeństwa doświadczyło tej formy komunikacji, tak, której ty przykłady podajesz, to już jest jakiś problem społeczny. To nie jest jakiś problem, nie wiem, jakiegoś wąskiego marginesu ludziom, którym można pomóc. I jak ta pomoc wygląda, Jacku? Czy ona jest adekwatna? No bo jest dużo takich ludzi, naprawdę trzeba sobie to powiedzieć, i fajnie, że ty pokazujesz, że takie coś jest, którzy są, często też, myślę, te osoby miały jakieś podobne doświadczenia i są naprawdę z otwartym sercem i też absolutnie nie jest to związane z jakimiś interesami materialnymi, gotowe nieść pomoc, wysłuchać, co jest bardzo ważne, ale system jako taki, no to chyba leży. Ja myślę, że system leży, ale przede wszystkim leży nasza świadomość problemu i edukacja. Konsekwencji też tego właśnie. Konsekwencji. Zresztą ja podaję taki przykład z jednego z raportów. W Polsce mamy około 100 tysięcy chyba funkcjonariuszy policji, w tym 8 tysięcy jest dzielnicowych. I w jednego roku na szkolenia z mechanizmów przemocy domowej, w takich szkoleniach wzięło udział chyba niespełna 400 z tych dzielnicowych, czyli osób, które jakby często bezpośrednio czy trafiają w sytuację taką przemocową w momencie, nie wiem, do domu, w którym jest płacząca, pobita kobieta i mężczyzna, który ją skrzywdził. Ale to też często jest tak, że jakby policja przyjeżdża do takiego zdarzenia, widzi kobietę krzyczącą, wydawałoby się rozhisteryzowaną, i bardzo spokojnego faceta, który mówi, no, oni to potrafią. Państwa, no, tak, tak, tak. No, zobaczcie, panowie, tu się nic nie dzieje, ja nic nie zrobiłem, nie wiem, o co tej kobiecie chodzi, to ona się drze na mnie. I taki policjant, który nie zna mechanizmów przemocy domowej, często mówi, załatw się to państwo między sobą, ja się nie wtrącam, bo tutaj widzę, że jakaś kłótnia rodzinna jest, do widzenia. Albo często jest tak, że wręcz ten dyspozytor na 112 odmawia wysłania patrolu. Często jest, to na pewno znasz ze swojej pracy, sytuacja, kiedy prokuratorzy odmawiają wszczęcia postępowania. Tak, albo kiedy sędzia, kobieta na sali rozpraw pyta kobietę maltretowaną przez swojego męża, czy co takiego ona zrobiła, że ten mąż ją bije? Czy ona się wywiązuje ze swoich obowiązków małżeńskich? Czy jest regularnie seks? Czy ona sprząta dom? Czy zajmuje się właśnie... Tak jakby... To jest taka wtórna wiktymizacja. To sprawia... I doprowadzę do tego, że osoby, które są krzywdzone, które już się zdobywają na to, heroizm taki. Tak, tak. To jest rzeczywiście niezwykły heroizm i to jest bardzo długi proces, żeby się w ogóle zdobyć na to, żeby komukolwiek o tym opowiedzieć, dostają tak jakby dostawały w twarz od nie wiem, od policjanta, od prokuratora, a później na sali sądowej. Sprawcy przemocy bardzo często robią ze swoich ofiar wariatki. Tak. Bo te osoby bardzo często, a wręcz powinny otrzymywać pomoc psychologiczną. Oczywiście. No i dochodzi do sytuacji, kiedy jest sprawa o przyznanie opieki rodzicielskiej nad dzieckiem i sędzina zaczyna mieć wątpliwości, czy ta opieka powinna się przyznać matce, bo ona jest niezrównoważona emocjonalnie. A dlaczego? Bo ona korzystała z opieki psychiatry. Tylko nie pomyśli, że ta dlaczego opieka psychiatry z tej opieki korzystała? Była konieczna, ponieważ ten sprawca doprowadził ją do takiego stanu psychicznego. No rzeczywiście to rozczytywanie przez policję, przez prokuratury i przez sądy właśnie tej prawdy, to o czym ty mówisz, pozostawia wiele do życzenia. Ja pamiętam taką rozmowę, ja dużo takich rozmów miałem, gdzie w takim męskim towarzystwie były właśnie jowialne żarty na temat gwałtów małżeńskich.
to naprawdę jest, muszę ci powiedzieć, w praktyce gdzieś tam mojej, przynajmniej adwokackim, jakaś taka nowość, że te sprawy idą i normalnie są sprawcy tego typu spraw oskarżani, ale przemoc psychiczna to dla wielu przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, może bardziej organów ścigania w tej chwili, było również niepojęte. Też pomyślałem sobie, jak mieliśmy rozmawiać o tym trochę warsztacie twojej pracy, bo to nie jest tak, bo ja wiem, też prowadziłem rozmowy z ofiarami pedofilii, że się do kogoś zadzwoni, słuchaj, opowiedz mi, jak ta twoja przemoc wygląda. Tak, tylko, nie ma sprawy, chętnie. No więc właśnie, że trzeba zbudować jakąś relację, żeby ta osoba ci zaufała. Trzeba też tak rozmawiać, żeby jej jakoś nie wypłoszyć, żeby ona się otworzyła, ale też zadbać o jej takie poczucie komfort, bezpieczeństwa, bo pewnie miałeś takie telefony, to pan już to wydaje, to za chwilę będzie. Tak. To rzeczywiście bo to jest nie mówimy bardzo o tej ważne. Pracy właśnie reportera, że to nie jest jakiś opis jakiegoś zjawiska, który ty widzisz z zewnątrz, tylko to jest taka sytuacja, w którą ty musisz wejść i tego człowieka też później z dnia na dzień nie możesz zostawić. Tak, tak? Znaczy to pracujemy na takich żywych emocjach, na otwartych ramach. Nerwach i słowach, które mogą wywołać bardzo emocjonalną reakcję czasem. To rzeczywiście bywa tak, że osoba, która krzywdzona, czy moi rozmówcy często płakali na przykład, opowiadając o jakichś sytuacjach, albo było im trudno, żeby gdzieś jedna z pań, z którym rozmawiałem w ośrodku dla ofiar przemocy domowej, umówiłem się z nią później na kolejną rozmowę, przesłała mi SMS-a, że ona nie da rady psychicznie, przeprosiła mnie, że wracanie pamięcią do tamtych zdarzeń, a to była kobieta, która była maltretowana, gwałcona przez męża policjanta, no jest dla niej tak trudne, że ona nie chce do tego wracać, mimo że wciąż wraca do tego na sali sądowej, bo tam toczą się sprawy. Więc ważne jest to, żeby jakby z jednej strony taka empatia i olbrzymie uwrażliwienie na tą drugą osobę, i zadbanie o jej poczucie bezpieczeństwa to i taki komfort wewnętrzny. To znaczy, ja nigdy nie robię tak, że z kogoś wyciągam coś siłowo, na siłę. Tak. Niezależnie od tego, kto byłby moim rozmówcą. Tak samo postępowałem w rozmowach ze sprawcami przemocy domowej, co było również dla mnie trudne, tak samo jak oczywiście. I dla nich, bo tak sobie myślę, że może trochę łatwiej jest mówić o tym, że się było pokrzywdzonym, a trudniej jest opowiadać tak o tym, że maltretowało się osobę, którą, jak się deklaruje, kocha się najbardziej na świecie. I to tak by też wymagało dużej pracy od sprawców, z którymi rozmawiałem. Znaczy, miałem dodatkowy komfort, że to są osoby, które jakby pracują nad sobą i wychodzą z tych swoich uwarunkowań, z tych swoich jeden z moich rozmówców powiedział, że on wyniósł z domu takie ustawienia fabryczne. To znaczy on... Tak, pamiętam on, to. Tak, on został w ten sposób ukształtowany. Sformatowany jakoś. Wiesz, a chciałem też z tobą porozmawiać, bo mówiliśmy o heroizmie ofiar, które... Znaczy ofiar ocalałych, no bo też nie chciałbym jakoś traumatyzować te osoby, które opowiedziały te swoje historie. No bo to też są nerwy, oczekiwania, co zrobi z tą sprawą policja, czy to w ogóle kogoś zainteresuje, czy on się dowie, tak? My sobie tak spokojnie o tym mówimy. Bo jakie mogą być konsekwencje tego, że ja nie wiem... Najpierw jest proces w ogóle zdobywania się na to, żeby komukolwiek powiedzieć, żeby z jednej strony przełamać wstyd, poczucie lojalności wobec sprawcy, bo tak. To jest też jeden z takich mechanizmów. Bardzo silny. Tak. Miłość, bo tam też jest taka... W tym sosie to. Chorobliwa, chora miłość, ale też poczucie strachu przed odwetem. I w momencie rzeczywiście, kiedy już się
człowiek zdobywa na to, żeby powiedzieć o tym, to jest też strach przed tym, jak zostanie się przyjętym. I to jest, niestety często bywa tak, że właśnie, tak jak mówiłem o tych relacjach z instytucjami, że zdarza się, że to jest jak uderzenie w twarz w takim, czyli kolejne jakby... No utrata wiary już w ogóle we wszystko. Tak. Zdarza się tak, że osoba, która mówi o tym, czego nie mówiła nigdy nikomu innemu, zwierza się przyjaciółce, kuzynce, jedna z bohaterek książki o tym opowiada. Powiedziała kuzynce, że mąż znęca się nad nią psychicznie i usłyszała, że ale ty przesadzasz, ty masz tak dobrze, zobacz, jak pączek w maśle, jeździcie 3 razy na wakacje do tropikalnych krajów. On dobrze zarabia, ty nie musisz pracować. I to jest jakby... Zresztą jeden z rozdziałów jest taki po części poświęcony temu, jak powinniśmy rozmawiać z osobami, które mówią o tym, że doświadczają przemocy. I to wcale nie jest tak właśnie, że powinniśmy powiedzieć, to zwariowałaś, powinnaś natychmiast się spakować i wyprowadzić się od tego oprawcy twojego, bo jakby te osoby doskonale o tym wiedzą, ale to jest często ponad ich siły, albo często zostają, ponieważ jakby to jest ich strategia na przetrwanie. One się boją się zemsty, boją się, że zostaną zabite, że mąż zrobi krzywdę dzieciom, że bardzo często sprawcy przemocy jakby używają szantażu emocjonalnego, że popełnią samobójstwo też. To jest bardzo częste, bo też wyjaśnijmy sobie, to wychodzi z tej książki, że my sobie wyobrażamy osobę, która stosuje przemoc na rodziną, że to jest jakiś taki menel, człowiek, który nie ma żadnej pozycji społecznej, jest jakimś takim, nie wiem, pracownikiem. Zapijaczony koleś pod koszulką z flaszką. A okazuje się, że to absolutnie jest demokratyczna przypadłość. I to też często jest pan pachnący, z wypielęgnionymi dłońmi. I to czasami często czarujący, który ma większe zasoby, żeby omamić wokół wszystkich i zbudować tam taką strategię, na przykład, że ta żona jest chora psychicznie, że przecież ona wszystko ma, jest to racjonalizowane. I chyba nawet tym osobom, znaczy ja nie chcę tego też relatywizować, bo nie mam uprawnień, ale ten aspekt też przemocy takiej ekonomicznej, o czym musimy sobie jasno powiedzieć, zwłaszcza wśród kobiet, jak są właśnie dzieci, które mają być takim pretekstem do sanowania tego małżeństwa, stawiają te ofiary, te osoby w jeszcze trudniejszej sytuacji, no bo już nie jestem odpowiedzialny tylko dla siebie, tylko przyświeca mi jakaś taka nadzieja, ja, no nie wiem, cierpię dla dzieci, tak, żeby one chociaż miały jakieś możliwość wychowania się w pełnej rodzinie. Tak, zresztą te formy tej przemocy ekonomicznej bywają bardzo różne i często nam może się wydawać, że to zaskakujące, że to jest przemoc ekonomiczna, ale z takich jakby klasycznych, no jeden ze sprawców opowiadał, jak przez chyba rok jakby dawał swojej partnerce pieniądze tylko na dziecko. No tak, tak. Jakby on kazał jej, wydzielił jej półkę w lodówce, z której mogła mieć tam tylko swoje produkty. Nie mogła dotykać jego rzeczy, nie odzywał się, traktował ją jak powietrze. Ale przemoc jakby ekonomiczna to jest też na przykład to, że partner, mąż zabrania kobiecie używania ciepłej wody na przykład. Dochodzą do takich, zdarzają się tak jakby... Okrutne sytuacje. Tak. Czy że wygania z domu na mróz. Bywają też jakby, no to jest już przemoc jakby... To jest też tak jakby, że nie ma takich czystych form, trudno czasami oddzielić, gdzie się kończy przemoc fizyczna, jej zawsze towarzyszy przemoc psychiczna, no bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś... Taką czystą przemoc fizyczną. Ktoś, kto jest bity, nic nie przeżywa tego emocjonalnie. Gdzie jest przemoc, to się miesza z przemocą seksualną, ekonomiczną. Tak, tak. I to jest taki kocioł, w którym jest... jakby wszystko z tym, że
No, z przemocą seksualną jest ten problem, że osobom doznającym jej znacznie trudniej jest się do tego przyznać i powiedzieć o tym niż osobom, które są, nie wiem, bite, maltretowane w taki sposób fizyczny. Ale powiedzmy też może coś na koniec optymistycznego, żebyśmy tak nie zostali z takimi, z jednej strony z jakąś taką wiedzą, która nas tak wprowadza w taką jakąś taką otchłań bezradności tylko, że też pokazujesz w tej swojej książce ludzi, którzy, i to bardzo Ci dziękuję, Jacku, za to, że nie ograniczyłeś się, tylko pokazujesz to systemowo, że pokazujesz ludzi, którzy są z drugiej strony, tak? Tak jest jeden zresztą z tytułów rozdziału. Pokazujesz historię chłopaków, którzy snując ich opowieść, pokazując sytuacje, w których wydawałoby się, że już się nie wydostaną, gdzie jednak przychodzi jakieś dno w ich życiu, bardzo często związane z narkotykami, z alkoholem. Poruszająca jest ta historia jednego z twoich bohaterów, który gdzieś tam mieszka na ulicy, gdzieś tam w Beneluxie, zdaje się. Tak, w Brukseli. Bo już tak naprawdę nie ma gdzie żyć, który cuchnie, ale który jednak gdzieś znajduje jakieś światło w sobie i zaczyna coś swoim życiem robić i porządkować. Że są jakieś programy, zarówno i dla osób, no, które są krzywdzone w takich związkach, ale też dla sprawców przemocy, że to jest też bardzo trudne, bo ta przemoc gdzieś tam często jest wdrukowana w ich życie. Mówiliśmy na początku naszej rozmowy o tym, ale że te osoby sobie radzą i że na początku ta droga jest bardzo trudna, bo trzeba się nauczyć na nowo funkcjonowania normalnego, co dopiero relacji, prawda? Ale no, że jest to możliwe jednak, nie? Tak, to prawda. To znaczy, to jest bardzo ważne to, żeby w jakiś sposób ograniczyć przemoc domową, bo ja nie wierzę, że zlikwidujemy, bo jakby jesteśmy ludźmi, obracamy, jesteśmy w rzeczywistości takiej, jaka tak. jest. Trzeba pracować i też izolować sprawców od osób krzywdzonych, pomagać osobom krzywdzonym, ale też trzeba pomagać sprawcom przemocy domowej. No więc właśnie tak. Bo po tym, nawet jeśli, jeśli oni zostaną ukarani, odizolowani, trafią do więzienia, po tym, co bardzo rzadko się zdarza, umówmy się, potem oni wyjdą z tych no więziennych właśnie. Cel i nawet jeżeli rozeszli się z partnerką, ona uciekła, był rozwód, to oni zbudują kolejny związek i będą przenosić te swoje mechanizmy, te ustawienia fabryczne, czy to, kim są, czy jak się zachowują do kolejnego związku, będą krzywdzić kolejne osoby, więc pokolenia trzeba też dzieci. Tak, będą, tak. Więc trzeba też jakby zaoferować im pomoc. I rzeczywiście są takie programy, to się nazywa programy edukacyjno-korekcyjne. Są formy wsparcia terapeutycznego dla sprawców przemocy. To są takie nawet grupy antyprzemocowe, programy tak, w więzieniach to, przerabiane. Tak. Te programy edukacyjno-korekcyjne są również w więzieniach i jakby jest możliwość do tego, żeby pracować nad sobą, tylko jest potrzebna do tego oczywiście jakaś refleksja, o co jest bardzo trudno, ale też jest ważne to, że, bo tak mówiliśmy trochę w czarnych barwach o tym, o tej instytucjonalnej pomocy, ale rzeczywiście są instytucje, są organizacje pozarządowe, Centrum Praw Kobiet, Niebieska Linia, Feminoteka, tak, które robią kapitalną robotę. Tak, i są do dyspozycji dzień i noc. Tak, naprawdę warto tam zadzwonić, bo jak pokazuje przykład jednej z bohaterek, która mówi, Niebieska Linia uratowała mi życie. Ona i od tego się czasami zaczyna właśnie początek takiej nowej drogi. Ty to pokazujesz właśnie od jednego telefonu. I myślę, że, nie wiem, poprzesz mi w tym apelu tak na końcu naszej rozmowy, że jeżeli jest ktoś, kto ma takie poczucie wewnętrzne tylko i chciałby je skonfrontować z kimś z zewnątrz,
warto zadzwonić na niebieską linię do Feminoteki. Naprawdę mnóstwo Centrum Praw Kobiet. Centrów Praw Kobiet. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, jeśli mówimy o przemocy wobec dzieci. I to nie jest, że tak powiem, jakieś zachowanie napastliwe i agresywne tych osób, które z wami będą rozmawiać, ale chętnie was wysłuchają i to są osoby, które są przygotowane do tego rozmów i mogą wam tylko pomóc, może troszeczkę na początku skorygować wasze oceny, urealnić je i może to być jakiś taki pierwszy telefon, który zmieni wasze życie. Jacek Hołb był dzisiaj naszym gościem. Jacek, który autor, który nas bardzo, myślę sobie, uwrażliwia. Też pamiętam twoją taką książkę, żeby umarło przede mną. Bardzo dla mnie taka poruszająca książka o rodzicach, które... Dzieci z niepełnosprawnościami. Tak, dzieci, które wychowują z niepełnosprawnościami. Jacku, spytam się ciebie, pracujesz nad czymś nowym? Tak, pracuję, chociaż muszę powiedzieć, że po tej książce zrobiłem sobie rok przerwy, bo nie byłem w stanie przez jakiś czas po prostu pracować. A może... Ale nie mogę zdradzić, ale będzie to również temat społeczny. I też czarne wydawnictwo, tak? Też wydawnictwo czarne. Aha. I że też będzie to książka uwrażliwiająca nas. No. Dobrze, a jeśli ktoś by chciał sobie jakoś dopowiedzieć coś do naszej rozmowy, odpowiedzieć na jakieś pytania, które sobie stawia, bardzo zachęcam was do tej książki. Książka jest poruszająca, ale ona nie pokazuje tylko tą ciemną stronę, ale też jasną stronę osób z drugiej strony i to jest równie ważna część tej książki, jak ta część, która pokazuje tą całą matnię i otchłań, z której jednak można wyjść. Bardzo ci dziękuję, Jacku. Wielkie dzięki. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.